I drugi wniosek. Koszt tego oczywiście jest około 10 milionów złotych. Drugi wniosek z gminą Gremiacze na Ukrainie na wykonanie dokumentacji, może to tak w skrócie nazwać, tej uzdrowiskowej. Wiemy już o co chodzi przy tej informacji, tutaj też dzwonią moi redaktorzy z mediów, z prasy, pytają o to. Taki wniosek do tego programu Polska, Białoruś, Ukraina również został złożony na wykonanie badań szczegółowych klimatu tej wody i oczywiście wykonanie szeregu dokumentów, które to później gdyby zakończył się dokumentem, który się nazywa operatem uzdrowiskowym. Dalsze kroki to wystąpienie do Ministerstwa Zdrowia, nadanie obszaru strefy uzdrowiskowej na terenie gminy Biszcza. Ale to jeszcze oczywiście przyszłość, z tego co mi wiadomo, te obydwa wnioski mają być rozpatrzone dopiero w przyszłym roku. W jakim dokładnie czasie, tego nie wiadomo. I tutaj koszt tego to jest również około 10 milionów. Dla nas, nasz ten udział tutaj, jeśli chodzi o te środki pozyskane, gdyby rzeczywiście ten wniosek przeszedł, byłoby około miliona na przygotowanie dokumentacji, a pozostała część to po stronie ukraińskiej na wykonanie, tam chcą realizować inwestycje w postaci budynku pod usługi lecznicze. Więc tak to tutaj wygląda. Jeśli chodzi o to sanatorium, no jest sporo komentarzy i nie tylko o takich gdzieś tam w mediach, ale nawet i tutaj wśród społeczeństwa. Czy to jest potrzebne, czy nie, czy nie ma ważniejszych spraw i tak dalej. No uważam, że jeśli jest taka możliwość, można gdzieś pozyskać środki, pieniądze na wykonanie takiej dokumentacji. Mamy ku temu, jako gmina, podstawy, to warto spróbować. To jest odległa przyszłość, to wykonanie tej dokumentacji to pewnie 2-3 lata, nadanie statutu zdrowiska to kolejne lata, więc no, od czegoś trzeba zacząć. Mamy to w planie, mamy tereny, mamy ku temu jakieś tam argumenty, więc warto próbować.